Jak przygotować się do ojcostwa i jak je przeżywać nawet wtedy, gdy nie będzie się miało biologicznych dzieci? Mężczyzna lat 25. Najpierw też wszystkich powitam u progu tego nowego roku, w pierwszym spotkaniu tegorocznym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanim odpowiem na to bardzo ważne pytanie, pozwólcie, moi drodzy, że nakreślę pewne ramy kulturowe, wskazujące w dużej mierze na to, że wcale niełatwo być ojcem i że to pytanie, które padło przed chwilą, jak się przygotować do tego być ojcem, jest pytaniem niezwykle ważnym, wręcz kluczowym. Zdajemy sobie sprawę, że wtedy, kiedy mówimy być ojcem, znaczy mieć żonę, mieć dzieci, gdzieś w głębi jest rodzina i że bycie ojcem wskazuje na jakąś szczególną relację, odniesienie właśnie do dzieci, do córki, do syna. Relację, która wskazuje na wyjątkowość tego odniesienia, ale także na wielkie zobowiązanie, jakie spoczywa na ojcu wobec dzieci. I z tym wiążą się najrozmaitsze trudności. Najpierw kryzys tego, co można by nazwać byciem mężczyzną. I tu odwołam się do znanej piosenki Danuty Rin. To jest piosenka, która była bardzo modna, szlagierem wprost w drugiej połowie lat 70. Danuta Rin śpiewała wspaniały tekst satyryczny Jana Pietrzaka. I główne przesłanie tej piosenki brzmiało tak. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi, tacy, orły, sokoły, herosy. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów? Gdzie te chłopy? I potem jak refren wracało, nie ma, nie ma, nie ma. Tyle, że wtedy, 40 lat temu, ta piosenka była pewnym przesłaniem do ówczesnego pokolenia mężczyzn, którym groziło to, co się zwykle zwało zniewieścieniem. I to było takie oskarżenie, że mężczyźni zatracili w sobie pewne cechy, które dotychczas uchodziły za niezbędne do tego, by za prawdziwego mężczyznę uchodzić. I stąd jedna ze strof tej piosenki śpiewanej przez Danutę Rin. Dokoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, skrzętna mruwa, niepoważne to, nieszczere, jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Więc nie ma mężczyzn. Możemy sobie postawić pytanie, co się stało w ciągu tych 40 lat, które minęły od tego szlagieru Danuty Rin. Stało się wiele. I bardzo często wcale niedobrych rzeczy. Związanych zwłaszcza z tymi pewnymi modelami wychowawczymi, które się lansuje, także w odniesieniu do tej roli, jaką ojciec powinien spełniać wobec swoich dzieci. I tutaj najpierw chciałbym się odwołać do znanego nam wszystkim pojęcia wychowanie bezstresowe. To nie dość precyzyjne określenie pewnych nurtów pedagogicznych, pewnych pomysłów, które rodziły się w latach 1950-1970,
które głosiły to, w gruncie rzeczy to, że żeby wychować dziecko, to trzeba stosować takie metody, aby ono nie czuło się w jakimś stresie, żeby czuło się w stanie permanentnej zabawy. Mało się natomiast mówi o tym, że jeden z twórców tego tak zwanego bezstresowego wychowania, Coulson, w roku 1989, po 20 lat głoszenia tej swojej doktryny pedagogicznej, stwierdził, że jest winien przeproszenia rodziców za to, co proponował. Że tak zwana edukacja humanistyczna, jaką zalecał, to jeden wielki niewypał, jedna wielka klęska. Co więcej, stwierdził, że to, co głosił, wynikało z zapotrzebowania przemysłu tytoniowego, który płacił jemu i jego kolegom po to, żeby głosili wychowanie bezstresowe, bo w takim razie nie było żadnych norm, które by kazały ojcom powiedzieć dziecku nie pal. Przemysł tytoniowy stwierdził, że warto sięgnąć po tych nowych nabywców, jaką są nastolatkowie, w imię właśnie takiej pseudoedukacji. Jak wiemy, w latach 90. u nas, zatem po tych przemianach 89. roku, ten termin wychowanie bezstresowe zrobił karierę. Nawet tworzono pewne szkoły według tego założenia, w cudzysłowie by trzeba powiedzieć, pedagogicznego. To skończyło się pewnym niewypałem. Praktycznie się o tym już niewiele mówi, w sensie niewiele jest osób, które chcą naprawdę i do końca to w szkołach prowadzić, chociaż zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych, żeby być cool, to trzeba to mówić, jakoś w ramach bezstresowego wychowania się znajdować i że należy do dobrego tonu, aby wobec dzieci być właśnie takim ojcem, który jest daleki od tego, aby czegokolwiek od swoich dzieci wymagać. Jeszcze mniej się mówi o czymś, co obecnie w pewnych kręgach staje się modne i co wprost nazywa się antypedagogiką. Jest taki nurt, bardzo silny, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech. W Niemczech znalazł swojego przedstawiciela w Hubercie von Schönebecku, który w roku 1980 w Münster opublikował tak zwany niemiecki manifest dziecięcy, gdzie twierdził, że całe wychowanie właściwie powinno polegać na tym, żeby robić to wszystko, co dzieci chcą. I to jest właśnie ta antypedagogika, która zapewni dzieciom szczęście, a rodzicom także bezstresowe podejście do swoich rodzicielskich obowiązków. Co o tej antypedagogice sądzić? Wystarczy, jeśli tutaj zacytuję jeden fragment z tej książki. Dodam, że ta książka miała już kilka wydań w języku polskim. W rozdziale tej książki pod tytułem Seksualność Hubertus von Schönebeck pisze tak. A jeśli dzieci współżyją seksualnie nie tylko z rówieśnikami, ale z osobami dorosłymi, to co? I odpowiedź. Żyjemy z dziećmi w równouprawnionej, przyjacielskiej relacji. Jeżeli w ramach tej relacji pojawi się bliskość seksualna, pełna wzajemnego szacunku, która nikogo ani nie rani, ani nie wykorzystuje, nie widzę żadnego problemu. Podsumowując, sądzę, że powinniśmy bronić prawa dziecka do realizowania swojej seksualności zgodnie z ich decyzjami. I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, którą się przemilcza, a która jest niezwykle
groźnym zjawiskiem w edukacji wprowadzanej cichaczem także w Polsce. Ten program ONZ-owski, sponsorowany także przez Unię Europejską, mówiący o tym, żeby seksualizować dzieci już w przedszkolu. To jakby przygotowanie do realizacji tej antypedagogii, rozbudzić w dzieciach, w małych dzieciach, ich seksualność, a potem pozwolić, żeby robiły to, co chciały. Będą szczęśliwe i całe społeczeństwo oczywiście też. I tutaj właśnie widać na tle tych nurtów, które są, jak wielka rola przypada dzisiaj i spoczywa na ojcach. Właśnie po to, żeby być dobrym ojcem. Tym bardziej to jest ważne, że musi tutaj także paść jeszcze jedno słowo, które w ostatnich miesiącach robi na szczęście w prasie katolickiej swoistą karierę i które zostało mocno nagłośnione przez list biskupów polskich na święto świętej rodziny, mianowicie pojęcie gender, które sprawia, że mamy do czynienia, wreszcie ludzie zaczynają rozumieć niebezpieczeństwo, mamy do czynienia z ideologią, która chce zniwelować w ogóle rolę mężczyzny i rolę kobiety i sprowadzić to do pewnej funkcji czysto kulturowej, odcinając ją od struktury biologicznej, sprowadzić człowieka zatem do tego, że będzie pełnił funkcję kobiety lub mężczyzny, jak będzie na co będzie miał ochotę. I dlatego też nie wolno już w niektórych ustawodawstwach europejskich mówić, że jest ojciec czy matka, tylko rodzic A lub rodzic B. Wobec takiej sytuacji zdajemy sobie sprawę, jak wielkie jest, jak ważne jest pytanie, co to znaczy być ojcem i co to znaczy przygotować się do tego, by być ojcem, dodajmy, by być dobrym ojcem. I żeby tę kwestię w jakiejś mierze zamknąć. Jakżeż nie odwołać się tutaj do postaci świętego Józefa, ojca świętej i głowy świętej rodziny. Jan Paweł II, niedługo już święty Kościoła katolickiego, w roku 1989 opublikował list apostolski Redemptoris Custos, opiekun odkupiciela. I tam w punkcie 8 jest kilka kapitalnych stwierdzeń, które chciałbym tutaj zacytować, bo one muszą stać się tłem dla naszych dalszych rozważań związanych z ojcostwem i z tym, co znaczy być ojcem. Ojciec Święty pisał: Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swojego ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swojego życia, ze swojej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbie Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Ponieważ nie można sobie wyobrazić
by człowiek, który otrzymał tak wzniosłe zadanie, nie posiadał odpowiednich cech niezbędnych do wypełnienia tego, należy przyjąć, że Józef mocą szczególnego daru niebios otaczał Jezusa całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu Ojca. Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełni go także miłością ojcowską, tą miłością, która znajduje swoje źródło w Ojcu, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ten dość długi cytat sprowadza się do kilku haseł bardzo ważnych. Ludzkie ojcostwo zakorzenione jest najpierw w ojcostwie samego Boga. Powtórę, ojciec uczestniczy jakoś w dziele stwarzania, a także poprzez swoją funkcję wychowawczą wobec dziecka w dziele zbawiania świata. Po trzecie, jest coś takiego jak władza rodzicielska. Na przekór tym różnym tendencjom związanym z wychowaniem bezstresowym czy tak zwaną antypedagogiką. Jest coś takiego jak miłość rodzicielska, ściśle z tą władzą rodzicielską związana. A to wyraża się, że być ojcem to stać się darem z siebie dla dzieci. Ze siebie, swego życia, swojej pracy. Jest to swoista służba dla dzieci. A jeśli służba, to ofiara. I te sformułowania, trochę hasłowe, spróbujmy osadzić w tym, co wiemy o świętym Józefie, chociaż żadne jego słowo nie zostało nam przekazane przez ewangelistów. Stanął przy Maryi, był przy niej, przyjął ją do swojego domu. Był razem z nią w trudnym czasie zbliżającego się rozwiązania i urodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Ochronił dziecko i swoją małżonkę przed niechybną śmiercią z rąk siepaczy Heroda. Gotów był przyjąć niełatwy los wygnańca i uchodźcy. A potem wychowywał swego syna. Uczył go swojego zawodu, rzemieślnika, cieśli. Ale był przede wszystkim wychowawcą swego syna w wierze. To on uczył Jezusa modlić się. To on razem z Jezusem szedł do świątyni, kiedy on już osiągnął wiek 12 lat. To on był kimś dla Jezusa, skoro Jezus, jak czytamy w Ewangelii Łukaszowej, był jemu poddany. I w świetle tego raz jeszcze zacytuję teraz już to pytanie, które padło na początku. Jak przygotować się do ojcostwa i jak je przeżywać, nawet wtedy, gdy nie będzie się miało biologicznych dzieci. Proszę popatrzeć, jakie to jest mądre pytanie, które tutaj padło. Bo ono mówi o ojcostwie biologicznym, ale także mówi o ojcostwie duchowym. I tutaj nawiążę do słów księdza prałata na początku, cytującego znane powiedzenie, że ojcem łatwo się stać, ale ojcem być jest trudno. Bo zostać ojcem biologicznym jest niewątpliwie dużo łatwiej niż być ojcem w sensie wychowawcy dla swoich dzieci.
jak się do tego przygotować. Najpierw trzeba dążyć do tego, żeby być mężczyzną. I tutaj wraca właśnie to, co tak wyśmiewał Jan Pietrzak, co tak wyśpiewywała krytycznie Danuta Rin. Być zatem kimś odpowiedzialnym za siebie i za innych. Być odpowiedzialnym za przekazywanie życia i wychowywanie innych i pomaganie innym dzieciom we wzrastaniu we własnym człowieczeństwie, we własnej wolności, ale także w wolności, która staje się tak niezbędną przestrzenią do autentycznej, odpowiedzialnej miłości. Oczywiście z ojcostwem wiążą się takie cechy jak stałość, poczucie bezpieczeństwa, jak miłość, jak wymaganie, jak dobry przykład. Ale z tym się wiąże także, żeby takim być, takim się stawać, wymagać od siebie. I tutaj wracają słowa Jana Pawła II, skierowane do młodych w Częstochowie w 1983 roku. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby nikt już od was niczego nie chciał wymagać. Ktoś, kto się przygotowuje do ojcostwa i w sensie biologicznym, i w sensie duchowym, musi od siebie wymagać. To jest cały wielki proces wychowywania siebie. Proces, który nie może być tylko procesem czysto naturalnym, ale otwartym na pomoc z wysoka. A więc rozumienie, że ojcostwo ma swoje źródło w ojcostwie samego Boga, więc ta konieczność odnoszenia się mężczyzny i ojca do tego ojca, który jest w niebie. To konieczność życia w wierze, w modlitwie, w życiu sakramentalnym. To rachunek sumienia z tego, jak się jest mężczyzną i jakim się jest potem ojcem. I niewątpliwie tutaj wraca raz jeszcze postać świętego Józefa, modlitwa do niego, by być na jego wzór, by on był dla nas opiekunem, a jednocześnie wzorcem. Tylko w takiej atmosferze można dorastać do tego, by być ojcem dobrym.